Hej, hej, mi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir witam was ponownie w Fallout Shelter. Moi drodzy, jak możecie zaobserwować, krypta nam się zgrabnie rozrosła. Wymaga ogromnych ilości prądu teraz, naprawdę ilość prądu, która jest mi obecnie potrzebna do zasilenia tej krypty, jest przekosmiczna i tak trochę musiałem zwolnić rozwój. Tutaj mamy już maksymalną ilość mieszkańców. Musiałem spowolnić rozwój, dlatego że nie wyrabiam z prądem. Postanowiłem, że na ten moment wstrzymam się z rozwojem, dopóki nie przeszkolę nowej ekipy, którą, jak widzicie, tutaj już się elegancko szkoli do pracy przy nowym supergeneratorze, który powstanie tutaj obok. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj powiem wam o Necropolis. Bardzo smutna historia tej krypty. To jest krypta numer 12. Ostatnio mieliśmy kryptę numer 11, także wyjątkowo po kolei, ale zanim przejdziemy do krypty numer 12 i Necropolis, otworzymy sobie dwie paczuszki śniadaniowe i dwa karierki. Jak widzicie, tutaj mamy dwie paczuszki, dwa karierki. Wszystko oczywiście zdobyte. Tam lecimy do pierwszej i po kolei. Żarełko, uniform, bobo, śmiecie jakieś, 500 kapsli, o to mi jest potrzebne, i kolejne 500 kapsli, 1000 kapsli, piechotą nie chodzi. Kolejne pudełko śniadaniowe, w nim mamy 100 kapsli, teddy bear, śmieć, smutno, żarełko, słaba broń i Craig Sanders, wysoka inteligencja. Nie mam problem tym, że nie mam go gdzie wziąć, więc niestety wyląduję na zewnątrz. Co my tu mamy? Jakiś koteł. Co to za koteł? Co on daje? Plus 29% expa, Misty. Nie głupie. Tu papuszka. Papuszko, co mi dasz? Bacz. Plus 4 damage. Okej, okay, czyli... I też nie mam go gdzie tutaj jakby zaprosić do krypty. O, pojawił się gdzieś tajemniczy nieznajomy. Spróbujmy go znaleźć. Spróbujmy go znaleźć. Jednak chyba nam się to nie uda. Ach, tu był. Kurde. No niestety nie udało się go odpowiednio szybko znaleźć. Wiecie co? On ma tutaj ciekawe statystyki, nie powiem, że nie. Craig Sanders naprawdę fajne staty ma. Inteligencja ma wysoką, endurance, wytrzymałość, percepcję, siłę. Całkiem niegłupie ma te statystyki, no ale niestety musi poczekać na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, nie będę teraz rozbudowywał krypty pod kątem nowych mieszkańców. A, swoją drogą, nie mam żadnych wypraw przewidzianych na ten moment. Wszyscy siedzą w krypcie, również questy, jak widzicie, nieruszone. Wszystko stoi, a właściwie się wręcz, bym powiedział, szkoli. Tutaj mamy percepcję, sobie szkolą. Jak widać, Olgeła również tutaj ćwiczy percepcję. Trapper, rat healing. No. O nie, rat skorpion. O, chociaż jest szansa na to, że szybko go zabiją. To jest... O, szybko go zabili, na szczęście. Dziadostwo jest straszne, dlatego że bardzo dużo energii ucieka, jak atakuje rat skorpion. Potrafi mi, kurde, wyssać całą energię z skrypty i to jest tragedia dla mnie osobiście. Ale w takim razie, Olgeła, który masz level 28, a ty masz taki, więc weź sobie Misty ze sobą, weź kotełka. I jeszcze ktoś tutaj chodzi z nami. Sean, nie Sean. Kto tu ma? Aha, to jest kotełek jego. A, on z nami chodzi, tu jest papuga. Nie. O, a, tu jest on. Dylan, dwa razy dwa objective completion. Ale weźmy ci tego.
weźmy, zmieńmy papuszkę. A tą papuszkę damy może komuś w krypcie. Kto w krypcie zasłużył na przyjaciela? Tu jest piesek, który nam obniża potrzebną ilość. Dobra, ty ją dostaniesz. O, Liza Davidson. Okej. Ten piesełek oczywiście zmniejsza nam ilość potrzebnych materiałów do wytwarzania przedmiotów. Tutaj tworzę kolejny miotacz ognia. Muszę się pozbyć tych śmieci, kurde, które mi się nazbierały. Jak widzicie, tak trochę trzymam te pistolety, jeżeli kogoś to interesuje, to sobie opchniemy. Pistolety trzymam dlatego, że jak wyślę ekipę na to zadanie, no już uciekaj. Na to zadanie, to tutaj wymagana jest 32 pistolet, więc niestety no, będę musiał ich wysłać z tą bronią, więc dlatego ją trzymam. Dobra, tutaj mamy prąd. Okej, moi drodzy, jak powiedziałem, tak zrobię. Przechodzimy do opowieści o krypcie numer 12, bardziej znane jako Necropolis. Przed wojną była to miejscowość Bakersfield. Pod miastem powstała krypta numer 12 i standardowo krypta powstała z inicjatywy, no nie, tu jeszcze jakiś koleś może przyjść, no dobra, to chodź, Harry Young. Dobra, biegnij, tak nie wejdziesz, hehe. Z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, bądź tutaj też przewijają się Stany Zjednoczone i Enklawa. Akurat fajnie się pojawia. I Enklawa. Obecnie Enklawa to po prostu ci najbogatsi ze Stanów Zjednoczonych, więc tak naprawdę na jedno wychodzi. Enklawa oczywiście uważa, że to oni są tymi prawdziwymi Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, i tak dalej. O nich sobie może kiedyś jeszcze opowiemy. Nieistotne. W każdym razie powstała to jakby jedna z krypt kolejnych. No i problem polega na tym, że ta krypta również była kryptą eksperymentalną. Eksperyment w niej był bardzo paskudny, ale przejdźmy sobie do krypty jakby po kolei. Więc krypta powstała i wiecie, za bardzo nowoczesny był tam system uzdatniania wody, bo był on połączony z siecią kanalizacyjną Bakersfield i polegało to na tym, że system uzdatniania wody krypty był w stanie oczyścić brudną wodę ze ścieków miasta i przeznaczyć ją dla funkcjonowania krypty, więc było to rozwiązanie naprawdę bardzo nowoczesne. Coś takiego obecnie możemy zobaczyć, no nie możemy zobaczyć, ale możemy o tym posłuchać bądź przeczytać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie tam te wszystkie systemy są w stanie odzyskać, wiecie, wodę z moczu i uzdatnić ją do tego stopnia, że nadaje się ona do przetworzenia, no zrobienia sobie na przykład herbaty, nie? Na tej zasadzie, więc nic się nie marnuje. I tak samo właśnie było w przypadku krypty numer 12. Niestety tak doskonały system uzdatniania wody na nic się zdał w przypadku, w którym krypta została zaprojektowana w taki sposób, żeby drzwi krypty się nie zamknęły. Wiecie, zaczyna się wojna atomowa, wy wchodzicie do krypty, a tu wrota się nie chcą zamknąć, nie można ich zamknąć, bo po prostu tak zostały zaprojektowane. Pojawia się ten problem, że do krypty dostają się ogromne ilości promieniowania i było to zrobione oczywiście specjalnie z premedytacją, gdyż eksperyment polegał na tym, że Voltek, właściwie Enklawa, Stany Zjednoczone jak to woli, chcieli zbadać wpływ promieniowania, silnego promieniowania na ludzi. Dlatego krypta się nie zamknęła i ludzie, którzy weszli do tej krypty, którzy tam no, jakby zostali, zamienili się w pierwsze
pierwsze gule. Z gulami też jest taki ciekawe rozwiązanie, dlatego że gule prawdopodobnie stały się albo nieśmiertelne, albo mega, mega długo żyjące, dlatego że niektóre gule pamiętają czasy sprzed wojny. Można spotkać w świecie Fallouta gule, które są w stanie rozmawiać o tym, co się działo przed wojną, przed wielką wojną, więc gule bardzo mega długo żyją. Ale z gulami jest ten problem, że rozróżniamy dwa rodzaje guli. Jedne gule to są feral, te dzikie gule, a drugie to są te myślące. Feral gule to są jakby gule w stadium rozpadu mózgu. Promieniowanie działa na mózg i ten mózg po prostu gnije i się rozpada i wtedy gul dziczeje i staje się tym dzikim feral gulem. Natomiast gule, których no, promieniowanie tak bardzo jeszcze nie osłabiło mózgu, po prostu są jakby rozumnymi istotami, tylko wyglądają jak takie zombie, tak? No tutaj niestety nic się więcej nie da powiedzieć na ten temat. To stadium jest wymienne, nie tyle wymienne, co stadium gula rozumnego może przejść w stadium gula bezrozumnego bardzo łatwo, więc tutaj gule, no cóż, jednego dnia rozmawiacie z gulem, a drugiego dnia musicie go odstrzelić, bo po prostu już stał się dzikim gulem, tak? No tutaj jakby nic nie wyczarujemy. Co dalej stało się z samą kryptą? Słuchajcie, w Falloutie jedynce trafiamy do tego miasta guli, do Necropolis. Necropolis również jest wspominane w Falloutie trójce. Można o nim usłyszeć od gula w Megatonie, że on właśnie przybył z północy, z Necropolis, z wielkiego miasta guli, więc miasto to istnieje jak najbardziej. Co do samej krypty, no cóż, mieszkańcy zaczęli opowiadać legendy o tym miejscu i stało się te legendy sposobem na straszenie dzieci, tak jakby, no cóż, no, wiecie, jak nie zaśniesz albo będziesz niegrzeczny, to przyjdzie gul i zabierze cię do Necropolis, tak, do miasta duchów, miasta umarłych. Niemniej jednak w 2157 roku mistrz, bo tak się nazywa nasz osobnik, który polował na ludzi, o czym zaraz się dowiecie, dowiedział się o istnieniu krypty numer 12, a dowiedział się dzięki dzieciom katedry, którzy w Necropolis mieli po prostu swoją mały szpital, tak? Mistrz wysłał oddziały supermutantów do Necropolis, bo zależało mu na tym, aby zdobyć czystych ludzi. Czystych w sensie nieskażonych promieniowaniem. No, trzeba przyznać ironicznie, że trafił bardzo, bardzo, bardzo źle, bo trafił na pierwszych guli, więc na tych, którzy właściwie byli najbardziej skażeni. No, niemniej jednak on o tym nie wiedział. Dlaczego chodziło mu o nieskażonych ludzi? Dlatego, że ci ludzie najlepiej reagowali na kontakt z wirusem FEV. Znowu się gdzieś pojawił. Najlepiej reagowali na kontakt z wirusem FEV, czyli tej przyspieszonej... No, kliknij się do cholery. Przyspieszonej mutacji. I właśnie ci czyści ludzie najlepiej na to reagowali.
No, po dotarciu na miejsce trochę się zdziwił, bo gule mu powiedziały, że gule temu oddziałowi powiedziały, że no spoko, faktycznie jesteśmy mieszkańcami tej krypty i tak jesteśmy tu od początku i sorry, ale nie jesteśmy nieskażeni promieniowaniem. Tylko mamy w sobie tyle promieniowania, że gdyby nas zrzucić na Chińczyków, to byśmy wybili całe miasto. Co tak szybko? 2 godziny to powinno trwać. Spoko. 3 osoby już czekają przed wejściem. No. Gule... wybiły część miasta, wybiły część mieszkańców Necropolis. I w 2162 roku pojawia się nasz protagonista z Fallouta, czyli dziecko, przybysz z krypty, w poszukiwaniu hydroprocesora dla swojej krypty. Jak wiadomo, jeżeli nim gramy, to likwidujemy oddział supermutantów. I tam chyba, o ile pamiętam, zdobywa ten hydroprocesor. W każdym razie po śmierci mistrza Necropolis zostało najechane ponownie, wielokrotnie, i mieszkańcy tego miasta zostali praktycznie wybici do nogi. Ci, którzy przetrwali, opuścili, właściwie wynieśli się z Necropolis, w sumie trudno im się dziwić, nie? I udali się do Broken Hills Gecko Reservat czy Dayglow, stanowiąc część tak zwanej wielkiej migracji, to jest cytat, tak jakby pozwolę sobie zacytować. I właśnie tak wyglądała historia krypty numer 12, także eksperyment na ludziach polegający na sprawdzeniu, jak się zachowają ludzie w kontakcie z wielką dawką promieniowania. Także świetna opcja. Ja wam tam mówiłem na początku, że Necropolis istnieje i zgodnie z tym, co słychać w Falloutie trzecim, że jeden z guli przybył właśnie z Necropolis, ale wraz z informacjami, które tutaj przeczytałem i wam przekazałem, no, wynika na to, że teoretycznie Necropolis nie istnieje. Zatem ten gul po prostu mógł nas informować, że przybył z Necropolis, nie wiedząc o tym, że Necropolis już nie istnieje. I tak mogło również być. No, niemniej jednak, moi drodzy, historia z tym promieniowaniem dość niefajna, bo kolejny jest to kolejny z eksperymentów, który niejak, no, nie miał na celu uratowania ludzi, tylko po prostu ciekawostka dla Voltek i dla enklawy. A cóż też się stanie w przypadku dużej dawki promieniowania, tak? No, w naszym świecie ciężko powiedzieć, czy ktoś byłby w stanie przeżyć dużą ilość promieniowania. Na pewno są ludzie, którzy byliby w stanie przyjąć dużą dawkę promieniowania, ale czy akurat zmutowaliby w taki sposób? No, raczej wątpię, tak? Mimo wszystko to siadają narządy wewnętrzne i tak dalej. I myślę, że raczej ciężko byłoby przeżyć z dużą, naprawdę dużą ilość promieniowania. To potem jest powikłania typu jakaś białaczka, jakieś inne chorobska i nowotwory. Chociaż może, gdyby człowiek był wystawiony od małego na jakieś tam niewielkie promieniowanie, może, być może dałby radę się przyzwyczaić.
No cóż, moi drodzy, następna krypta powinna Wam się spodobać. Dlatego, że będzie to krypta numer 13, czyli nasza krypta z Fallouta drugiego. Drugiego? Drugiego i pierwszego. Chyba. Nieistotne. Nie, to jest z pierwszego chyba Fallouta. No, w każdym razie. W każdym razie. Moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Taki krótszy, dlatego że cała moja gra obecnie opiera się na przeklikiwaniu kolejnych informacji, które wyskakują, i zbieraniu funduszy na postawienie kolejnego reaktora nuklearnego. Muszę mieć 2 stona, jeden poziom, a chcę mieć jeszcze, no muszę zebrać około 30 tysięcy na to, żeby na spokojnie zbudować cały segment plus ulepszyć od razu. Więc w tym momencie ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, jeśli tego jeszcze nie robicie, udostępniać dalej. I co? I widzimy się w momencie opowieści o krypcie numer 13. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.